Radio Koszalin, radio chyba z Arturem Głowackim. Proszę Państwa, zbliżamy się do najpiękniejszej wsi w Polsce, Piecnik. Tutaj na początku jest już jedna tablica Piecnik, ale to jeszcze jest ten niewłaściwy. Tutaj właśnie od jednej pani dowiedziałem się, że można kupić taką działkę z Urzędu Miasta w Mirosławcu. Będzie robiony przetarg, no i udało mi się ten przetarg wygrać. Startowały 4 osoby, 2 odpadły po pierwszym podbiciu ceny. Jeden pan strasznie podbijał cenę. Nie wiem, czy wiedział, że na tej działce są po prostu ukryte skarby, czy nie. W każdym bądź razie po kupieniu działki, w kolejnym miesiącu działka była warta już dwukrotnie. Podobnie jest teraz w okresie pandemii, gdzie nieruchomości, ceny i popyt szaleje. Problem jest jeden, że nie wszyscy Polacy mają pieniądze, żeby te nieruchomości nabywać. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj na tej drodze, widzicie, jest 70, tutaj szaleją nasi chłopcy radarowcy, dzielni policjanci z Wałcza, i dlatego na tej tutaj prostej trzeba uważać, bo ograniczenie jest 70, a zobaczcie, jak to BMW ze Stargardu Szczecińskiego leci, tak? I już jak byłyby chłopcy radarowcy od pana Arka Góreckiego, kolejne auto ZWA87XK i kolejne auto na styk ZS114JP miałoby mandaty na 100%. Tutaj jest ta moja wieś, przepiękna, tak? Widzicie? Trzeba tutaj delikatnie wyhamować, wbić kierunek i elegancko wykręcić. Tutaj jest taki zakręt, wskos w górę. Z tyłu Mercedes cierpi, ale trudno, musi pocierpieć. Jeszcze chwila i wjedziemy. Tak, zredukuję, bo tutaj autko wyhamowało. No i tutaj jest na przykład działka gospodarcza. Nic się nie dzieje od 30 lat albo lepiej. Wykopali potężne doły, zniszczono cmentarz. Trumny się otwierały z I wojny światowej, czy jeszcze sprzed I wojny. A tutaj jest moja posiadłość. Zobaczcie. Dojeżdżamy i chcę Wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie. Są tutaj plakaty wyborcze. I co widzicie? Głowacki Artur jest lekko wybłaknięty. Dlaczego? Dlatego, że nie inwestuje za dużo w reklamę i to są najtańsze plakaty. Natomiast już Platforma, czy na przykład PiS, zobaczcie, czy Subocz wyblakł? No nie, nawet moje winorośla nie chciały go zakryć i teraz strzeże codziennie mojego domu. Tutaj natomiast pan Jacek Radziewicz, radca prawny, już chyba nie miał na tyle w PiSie układów i już jego farba, widzicie, wyblakła. A tutaj jest pierwszy plakat z lepszej serii, gdzie widać, nie jest wyblaknięty. No, skrzynka, moja posiadłość, samochody, opony i inne rzeczy, które są niezbędnie mi potrzebne. Tutaj jest ta moja piękna wieś, Piecnik. Jeżeli byście kiedyś przyjechali do Piecnika, to możecie tutaj kupić od pana, który ma miód. Miód, po prostu miód. Fajny miód, bo czysty. Pszczoły latają po czystym, ekologicznym terenie. Tutaj jest taki budynek, jest to stary młyn. Był kiedyś przetarg za 40 tysięcy, nie kupiłem. Jedna osoba wybiła mi to z głowy, że nie opłaca się ta inwestycja. Kupił ktoś inny, który był tam skoligowany z urzędem. Także po trzecim przetargu kupił za małe pieniądze. No i cóż. Jadę tutaj po to, że chcę Wam, kochani, powiedzieć, że tutaj musi powstać nowy kościół. Nowy kościół w nowych czasach. Ksiądz Tadeusz z Lubna, choć podobno dużo bierze za pogrzeby, to no nie ma co inwestować, bo Jezusy musi sam płacić, jak zresztą mówi czasami na mszy. I musimy tutaj sprzątać w tej wspólnocie, no
tutaj mój znajomy, były sołtys, obsługuje straż pożarną, a tam dalej jest nasz kościółek. Widzicie? Z zewnątrz wygląda jako tako, ale w środku ściany są zapyziałe, bo jest duża wilgoć. Nie ma pieca. Może piec by pomógł, żeby te ściany były suche i żeby to się inaczej wszystko kręciło. No chciałbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj są takie budynki stare. To są wszystko budynki po niemieckie. Czy ten, czy tamte, pokryte jeszcze jakimś tam tworzywem. O. Zobaczcie, to są wszystko kamienie układane przez Niemca. Tak? Tam dalej leśniczy postawił dom, ale mówi, że to nie jego. Ma gdzieś indziej jeszcze jakieś działki. Leśniczy jest w porządku facetem, bo trochę drewna mi załatwił, potem już drugim razem nie szło załatwić z nim drewna. Już nawet telefonów nie chce odbierać, jakby się na mnie pogniewał. Chyba, że wiążą go jakieś układy gdzieś w Radzie jakiejś, albo może w polityczne układy. Nie chce się angażować w kontakty ze mną jako osobą bezpartyjną. No to są ładne budynki. W każdym bądź razie zobaczcie, że już niektóre budynki są takie trochę europejskie, chociaż tynk odchodzi, ale można to naprawić na wiosnę. No ten rok był strasznie też taki nieprzyjazny dla ścian budynków. Wiele ludzi myśli, też pani Celina, o tym, żeby zmienić pokrycie dachu, bo jest jeszcze z tego materiału. Wiecie, jaki co jest, że musi cała ekipa rozbierać w odpowiednim nakryciu głowy i maskach i tak dalej, czyli z azbestu. Tutaj co bogatsi, to już sobie pokryli blachą. Pani Celina jeszcze nie. Pewnie ma takie plany, może byśmy zrobili jakąś składkę dla niej tutaj na wsi. Pan Mirek z moją sąsiadką też ładną blachę założył na zielono budynek, a to jest mój budynek. To jest właśnie mój budynek. Żebyście po prostu wiedzieli, jak dojechać. Tutaj sąsiad kupił też były wojskowy. Tam go przekręcił właściciel podobno. Robią mu teraz dach za free, tak sąd ustalił. No i widzicie, to są te plakaty. Subocz uśmiecha się, bo niby wojewoda, a już podobno spadł ze stołka. Jakąś inną fuchę mu załatwili partyjniacy. Tak przynajmniej ludzie donoszą mi, którzy są na wsi, na bieżąco informowani. No i chciałbym wam pokazać tutaj wjazd na cmentarz. Ja tutaj wjadę moim samochodem, bo tak fajnie się ustawię, nie będę nikomu przeszkadzać, a jednocześnie wiadomo, że nikt tam na cmentarz nie musi wjeżdżać. Wjeżdżał tutaj sąsiad, który tam gdzieś wycinał jakieś drewno, nie drewno, ale po prostu zwróciłem na to uwagę, nie może tędy przejeżdżać przez cmentarz, bo policja też tutaj węszy często stają właśnie tutaj, gdzie stanąłem, zrobią siusiu, wypalą papierosa i jadą dalej. Mam takie nagrania, bardzo często tutaj są koło mnie, tak jakby pilnowali wręcz posiadłości prezydenta bezpartyjnego. Ale to nie zasryczew z Mirosławca, tylko ścigacze, bo na tej trasie jeżdżą ścigacze. Są to samochody, które mają dużą moc silnika i być może zaraz nawet będzie słychać, jak jadą za kimś, włączą syreny i mają, już go trzymają, już 300, 500, 800 płaci. Także pozdrawiamy chłopców radarowców, czyli tak zwanych niebieskich smerfów. Nie chciałbym mówić psy, bo podobno się za to obrażają, ale myślę, że wiadomo, o kogo chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby ich obrażać, ale trzeba z psami też współżyć i czasami dać im zarobić albo dać na karmę po prostu, bo jest dużo psów w komendach powiatowych, które służą do tropienia niebezpiecznych przestępców. W Ałczu też były psy tropiące. Korzystałem nawet kiedyś z tej usługi swego czasu, jeszcze jak służyłem w Brygadzie Łączności, także poszedłem
tam do pana ślusarczyka. Od razu miałem psy, które znalazły, znaczy nie znalazły, ale podjęły trop w właściwym momencie i kierunku, i potem w sumie to już potem ja sam zabawiłem się w psa i znalazłem przestępcę za około tygodnia. Po prostu psy skończyły tą drogę na jeziorze, a przez jezioro ukradziono mi materiały budowlane, po prostu puszczając je na wodę i ciągnąc na drugi brzeg jeziora zamkowego w Wałczu. Ale to prawda, faktycznie tak było. No potem pani Suska, jeszcze dobrze upartyjniona po Platformie, wiadomo, że awanse były przez prezydentów partyjnych i ona również dostała na prezesa sądu, prowadziła tą sprawę, ukarała tego kogoś, ale praktycznie tej kary też nie wykonywał, nie wiem, powiedziałem, że nie zależy mi tak za bardzo, no to chyba odpuściła. Miał już ten człowiek coś tam w zawiasach, już tam go ostrzegła, ale nie musiał płacić 1000 złotych kary, jak ja ostatnio u pani Suskiej, z 20 zł, które niby przyjąłem jako taksówkarz od osoby prywatnie, która korzystała z usługi mojego samochodu. Nawet nie byłem w tym samochodzie, ale kierowca, który sprawdzał ten samochód, bo chciał go kupić, dał wizytówkę, która leżała, a ta dziewczyna z chłopakiem dała 20 zł. No ale karę poniósł Głowacki, bo tak pani Suska po prostu orzeka, nie? Takim jest sędzią partyjnym i bezpartyjnych kandydatów widocznie nie cierpi. Nie mam pojęcia. Teraz już jest odpartyjniona z tego względu, że jej mąż ją zdradził z piosenkarką. Odszedł od niej, nie wiem dlaczego. Piosenkarka urodziła mu wiele dzieci, jedno jest. Pociesza go to na pewno psychicznie, nie musi chodzić cały czas taki smutny, ale na zdrowiu, z tego co wiadomo, podupada i nie wiadomo jak mu pomóc, choć chciałbym mu nawet nazbierać jabłek z tych jabłonek, które tam są pod cmentarzem, to podejrzewam, że musi się leczyć innymi rzeczami. Cóż kochani, kończymy tą opowiastkę o sędziach, o piecniku i o tej drodze do piecnika. Odpinam pasy, muszę zaraz zrzucić mojego świetnego Mercedesa, którego dzisiaj odzyskałem po długiej rozłące od lakiernika. Lakiernik zmienił wyrok, mówi, że nie chce za parkowanie 800, dam tylko 200, bo to tylko była opłata. Wcześniej mu przesłałem 70 euro, teraz 200 i już odpuścił. Widocznie filmy coś dają. Tutaj jeszcze pokażę wam mój plakat w starcie na burmistrza w Tucznie. Strona była www.tuczno24.pl, jest teraz zamknięta na ten czas. Działa artur-prezydent.pl, to właśnie ta strona. Pokażę moim telefonem, który odbija się. Jest też tutaj konto bankowe, dlatego że czasami w drodze ludzie robią zdjęcia i wpłacają mi pieniądze. Ja nie chcę, żeby ktoś mi wpłacał więcej jak 1 euro bądź 1 złotych, dlatego że pieniędzy mam bardzo dużo i proszę nie płacić mi, ja nie będę się prosić jak inne telewizje w Realu czy tam telewizja CV24 z Włocławka u Maciaka. Ja naprawdę nie chcę. Mam taką prośbę. Tutaj wpadł mi borsuk, jechałem prawie 200 i no niedużo uszkodzeń jest. Jeżeli ktoś by miał takiego grilla kompletnego od starego okularnika, to z całym tym pasem, łącznie ze zderzakiem, też mogę kupić, bo jest lekko pęknięty, to można zespawać, nie będzie widać. Ale jeżeli ktoś by miał, to bardzo proszę się do mnie zgłosić. Podaję telefon 661 03 i 4 8, bądź numer niemiecki plus 49 176649 13 911. Bądź wpisać w internecie Artur Głowacki, to wyskoczy wam od razu Centrum Bezpartyjności Artura Głowackiego w Piecniku i tam też jest telefon, ten, który wymieniłem, czyli 661 03 i 4 8. No cóż, żegnam się z wami, moi kochani. To jest rejestracja 299 i reklamujemy Krynicę Morską TV. Także zapraszam na tą stronę. Dziękuję i do zobaczenia. Walczymy nadal o Polskę.
wolną. To jest moje życzenie, byście powtarzali każdego dnia przy piciu kawy. Ach, ten piecnik i słońce zaczyna wschodzić.